Zaczęliśmy się zastanawiać, czego ci pracownicy mogą potrzebować, żeby wyjść na rynek pracy. Okej, bezrobocie jest poniżej 6%, ale często będziemy żegnać kolegów, koleżanki, którzy na tym rynku nie poruszali się od wielu lat. Teraz wykorzystujemy ich umiejętności do tego, żeby skutecznie nawiązać relacje z partnerami zewnętrznymi i skutecznie uplasować naszych pracowników. I ja osobiście myślę, że dzięki temu nasi pracownicy na tym rynku pracy po prostu nie będą anonimowi. Wystawiliśmy również taką platformę do rekomendacji naszych pracowników, gdzie koledzy i koleżanki mogą polecać ich innym pracodawcom. Dzień dobry. 13.10 na zegarze, więc zaczynamy kolejny odcinek 13.10 Uchery. Dzisiaj waszym gościem jest... Katarzyna Sowińska-Bonder. Witam Was serdecznie. Wojtku, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Bardzo na pewno dużo osób Cię zna, kojarzy i rozpoznaje. Ale obstawiam, że w większości są to Twoi znajomi, przyjaciele, koledzy, klienci, partnerzy, klienci wewnętrzni. Ale oglądają nas też osoby, które Cię mogą nie znać. Kim jesteś, co robisz? Witajcie. Na co dzień zajmuję się budową marki pracodawcy w Santander Bank Polska. Opiekuję się zespołem rekrutacji, employer brandingu i kultury organizacyjnej. I dzisiaj w takiej roli chciałabym się przedstawić. Okej. Okay. Porozmawiamy w takim razie o budowaniu marki pracodawcy, employer brandingu i zarządzania kulturą organizacyjną. Zacznę trochę szerzej. Czy budowanie marki pracodawcy to nie jest trochę tak, że jest taka chwilowa moda? Dobre pytanie. Mam nadzieję, że nie i że moje stanowisko tak szybko nie zniknie. Ale serio, mamy obecnie bezrobocie na poziomie niecałych 6%, więc dotarcie do kandydatów, nie mając zbudowanego silnego brandu, jest po prostu coraz trudniejsze. Dlatego tak jak docieraliśmy wcześniej do klientów, tak dzisiaj ten brand firmy jako pracodawcy musi być silny, żeby firma mogła przyciągać fajny talent. Okej. Okay. Co się składa Twoim zdaniem na markę pracodawcy? Jak mówimy o marce pracodawcy, to bardzo bliskie są mi spostrzeżenia dotyczące marki osobistej, marki okay. liderów. Więc na tą markę przede wszystkim składają się takie cechy jak autentyczność. I będąc pracodawcą, pewnie jest to jeszcze trudniej osiągnąć. Na markę pracodawcy składa się też jej reputacja, czyli to, co ludzie naprawdę o niej myślą. A wiedzcie, że tak jak klienci, tak i pracownicy są w stanie o marce powiedzieć bardzo dużo, w bardzo zorganizowany sposób, posługują się stwierdzeniami, opiniami i faktami ze swojego życia zawodowego i dla innych kandydatów ich głos jest o wiele bardziej właśnie autentyczny niż to, jak chcemy pozycjonować daną markę na rynku. Okej, okay. Główne wyzwania. Główne wyzwania to zachowanie brandu, który jest spójny w czasie, także w czasie, kiedy jako my na przykład, jako pracodawca, przechodzimy trudne społecznie procesy transformacyjne. Okej. Trudne społecznie procesy transformacyjne. Co masz na myśli? Właśnie w banku rozpoczęliśmy proces zwolnień grupowych. Okej. Zwolnienia grupowe w czasie, w którym jednocześnie szukamy pracowników i jednocześnie, tak jak powiedziałaś, jest bezrobocie poniżej 6%. Wydawać by się mogło, że właściwie to nie jest proces, to jakiś trudny, tak? Znaczy musisz zwolnić dużą ilość osób, oni na pewno łatwo znajdą pracę, w końcu jest ssanie na rynku. Dlaczego nazywasz to trudnym procesem? Jest on dla mnie trudny w kilku perspektywach. Przede wszystkim, jak się domyślasz, w banku mamy kilka grup demograficznych pracowników. Mamy grupę, która dopiero do nas dołączyła. Są to osoby o poszukiwanych kompetencjach, takie talenty w obszarze zarządzania danymi, zarządzania procesowego, trenerzy robotów, big data, analitycy, analitycy cyberbezpieczeństwa. Powiedziałabym w ogóle nie takie talenty, które spodziewałbyś się przyciągać do organizacji, jaką jest bank. I tych, bo mamy ich cały czas staramy się pozyskiwać tych kompetencji więcej.
Natomiast mamy też pracowników, którzy byli z nami długo, byli lojalni, nawiązali w tym banku wiele też swoich przyjaźni, spędzili w swoich zespołach razem wiele czasu. I w związku z tym dzisiaj jako bank czujemy się w stosunku do nich odpowiedzialni. Odpowiedzialni za to, ile lat z nami spędzili, za to również, czego ich nauczyliśmy, jakie zapewniliśmy im warunki do rozwoju. I dzisiaj, żegnając się z tymi pracownikami, nie chcemy, żeby zostali w tym procesie sami. Okej, to co możecie zrobić? Przede wszystkim zaczęliśmy się zastanawiać, czego ci pracownicy mogą potrzebować, żeby wyjść na rynek pracy. Okej, bezrobocie jest poniżej 6%, ale często będziemy żegnać kolegów, koleżanki, którzy na tym rynku nie poruszali się od wielu lat. A właściwie bardzo często również Santander był dla nich pierwszym i dotychczas jedynym pracodawcą. Wow. To może się wydawać na obecnym rynku pracy niemożliwe, ale my ceniliśmy i dalej cenimy lojalność naszych pracowników. Chcemy, żeby z nami budowali karierę na całe swoje życie. I dzisiaj wiemy, że pracownicy ci będą odczuwali stres związany z przygotowaniem swoich dokumentów aplikacyjnych, z poruszaniem się na nowych portalach typu LinkedIn, szukaniem pracy nie tylko poprzez ogłoszenia, ale też poprzez wykorzystanie swojego własnego networku. Więc jest taki obszar, który chcielibyśmy zaopiekować, obniżając po prostu ich stres w wyjściu na rynek pracy. Drugą kwestią, na którą postawiliśmy, to jest nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Jak pomyśleliśmy o tym, co możemy im dać, jesteśmy silną marką. Mhm. Jesteśmy marką, która ostatnio przeszła rebranding jako Santander, nasze notowania na tym i także na rynku pracy są wysokie. Przejęliśmy wydzieloną część Deutsche Banku, więc jako bank uzyskaliśmy nagrodę Banku Roku za 2018 rok. To jest nasz kapitał jako marki i chcielibyśmy, żeby nasi pracownicy, z którymi się żegnamy, mogli z tego kapitału skorzystać. Dlatego w ostatnim czasie nawiązujemy kontakty z pracodawcami z szeroko pojętego rynku finansowego i proponujemy im nawiązanie współpracy. Czekaj, powiedziałaś, nawiązujemy współpracę. Znaczy, normalnie jak się myśli o outplacementie, to się myśli, ok, bierzemy firmę doradczą, outplacementową, mówimy, słuchajcie, to są nasi ludzie, przygotujcie ich, pomóżcie im, wystawcie fakturę, dziękuję, do widzenia. Nie oceniam tego wyboru, tak? Wiem, że wielu pracodawców na rynku zdecydowało się właśnie na takie rozwiązanie. Natomiast my jako bank chcemy naszym pracownikom towarzyszyć do momentu, kiedy... Ale to faktycznie wy robicie wewnętrznie? Faktycznie to cię może zaskoczyć, natomiast zajmujemy się tym w zespole rekrutacji. Obecnie przestawiliśmy swoje siły, zwrotnice, jakbyś mógł okay. to powiedzieć. My w zespole mamy kompetencje postagencyjne, czyli mój zespół składa się z osób, które wcześniej pracowały agencyjnie, poszukując pracowników i poszukując kontaktu z firmami, czy stricte komercyjnie. Teraz wykorzystujemy ich umiejętności do tego, żeby skutecznie nawiązać relacje z partnerami zewnętrznymi i skutecznie uplasować naszych pracowników. Oczywiście jesteśmy na początku tej drogi. Mamy nadzieję, że również nasi pracownicy będą zainteresowani takim wsparciem z naszej strony. Na dzień dzisiejszy mogę ci powiedzieć, że spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem z rynku, że właśnie jako bank wychodzimy bezpośrednio do innych działów rekrutacji. Mówimy otwarcie i transparentnie o tym, w jakim procesie jesteśmy. I ja osobiście myślę, że dzięki temu nasi pracownicy na tym rynku pracy po prostu nie będą anonimowi. Okej. Okay. Dajecie wsparcie na poziomie waszych relacji, waszych kompetencji i mocnej renomy banku? Co jeszcze? Naszym pracownikom też przygotowaliśmy program rozwojowy,
Nawiązaliśmy współpracę z dwoma startupami i nasi pracownicy będą mogli w trakcie poszukiwania pracy uczyć się języków obcych. Wiemy, że w banku, nawet jeśli wykorzystujemy język angielski czy język akurat u nas hiszpański, nie jest to na tyle intensywnie, żeby te kompetencje też gdzieś się nie obniżyły. W związku z tym proponujemy naszym pracownikom nielimitowany dostęp do platformy języków obcych z dostępem 24 godziny, 7 dni w tygodniu, więc naprawdę można intensywnie sobie język podszkolić. Można też przygotować się w ten sposób do rozmowy rekrutacyjnej w języku obcym. To jest szczególnie istotne z perspektywy miejsc, w których nasi pracownicy mogą znaleźć zatrudnienie. Mamy bardzo fajnie rozwijający się w Polsce rynek shared serwisów, właśnie w obszarze usług finansowych, ale żeby znaleźć tam pracę, te umiejętności językowe muszą być na wysokim poziomie. Zaskoczeniem dla nas były możliwości, które oferują urzędy pracy. Wyobraź sobie, że to są naprawdę fajnie przygotowane programy dla pracodawców, w ramach których urzędy mają swoje budżety, mają jakby ten wsad cały merytoryczny i będziemy korzystać z ich usług, jeśli chodzi również o takie dedykowane kursy służące przebranżowieniu naszych pracowników. Oprócz tego wystawiliśmy naszym pracownikom platformę, na której mogą uczyć się podstaw języków technologicznych, podstaw kodowania, tak żeby też zobaczyć, na ile mają potencjał w tym kierunku i może w tym kierunku chcieliby się w przyszłości rozwijać. Więc cały nasz pakiet zawiera i doradztwo zawodowe, i doradztwo rozwojowe. I też postanowiliśmy uruchomić naszą organizację. Jesteśmy dużą społecznością i też zastanawialiśmy się, w jaki sposób koledzy, koleżanki mogą pomóc tym z nas, których będziemy w procesie zwolnień grupowych żegnać. A więc wystawiliśmy również taką platformę do rekomendacji naszych pracowników, gdzie koledzy i koleżanki mogą polecać ich innym pracodawcom. Mam nadzieję też, że fajnie nam się tutaj sprawdzą możliwości mediów społecznościowych, takich jak między innymi LinkedIn. Ale to jest genialne, co teraz w ogóle powiedziałaś. Znaczy, bo to w ogóle kompletnie redefiniuje wykorzystanie społeczności. Znaczy, jak do tej pory było, wszyscy mówią, wykorzystujcie media społecznościowe do tego, żeby zachęcić swoich ludzi do przyciągania do organizacji talentów. Znaczy, jakby wykorzystujmy tę część. Wy mówicie, wykorzystujmy do budowania, czy też wspierania marek, postrzegania pracowników, którzy odchodzą, po to, żeby ich ładnie, jakby pomóc im ulokować się w nowych miejscach. Pytanie, które mi się od samego początku jakby pojawia, po co? Znaczy, po co dzisiaj jakby robicie tak duży wysiłek, żeby pomóc tym osobom? Dla mnie odpowiedź jest jakby bardzo prosta, dlatego że jako pracodawca, po pierwsze, chcemy być odpowiedzialni. I dużo się mówi o tej odpowiedzialności, natomiast trudniej sprawić, żeby pracownik, niezależnie od tego, w jakim momencie relacji z pracodawcą jest, rzeczywiście się tak poczuł. Robimy to również z perspektywy tej społeczności, która z nami zostaje, dlatego że zbudowanie zaangażowania w momencie, kiedy realizujemy proces zwolnień grupowych, jest niezwykle trudne. My ubiegły rok zakończyliśmy ze wzrostem wyników badania zaangażowania. Fajnie nam się sprawdził rebranding, jesteśmy w trakcie transformacji agile'owej, przejęliśmy wydzieloną część Deutsche Banku. W związku z tym nasi pracownicy czują, że jesteśmy silni, ale żeby być silniejsi i przyspieszyć transformację modelu biznesowego, musieliśmy podjąć tak trudną decyzję. W związku z tym, jeśli nie wsparlibyśmy tych pracowników, ja osobiście nie czułabym, że mogę mówić o tej marce jako o marce odpowiedzialnej społecznie. Okej, czyli mówimy o odpowiedzialności, mówimy o zwiększeniu zaangażowania tych, którzy zostają. To jest w ogóle bardzo ładny aspekt, na który zwracasz uwagę. Znaczy, bo bardzo często przy zwolnieniach grupowych martwimy się tymi, z którymi chcemy się rozstać, chcemy im pomóc, trochę zapominając o tych, którzy zostają. Okej, co jeszcze? Znaczy, co jeszcze Wam przyświeca, jeśli chodzi o ten projekt?
Wiesz co, przyświeca nam też fakt, że my cały czas pozyskujemy talenty, więc też rekrutowanie osób o nowych kompetencjach do banku w momencie, kiedy są zwolnienia grupowe, coś się dzieje takiego niepokojącego u pracodawcy. Chcemy to skomunikować transparentnie i chcemy być też transparentni, jeśli chodzi o pracowników, z którymi się rozstajemy. W związku z tym kiedyś być może można było ten proces schować i realizować go właśnie, tak jak powiedziałeś, przenosząc odpowiedzialność na firmę zewnętrzną. Obecnie nasz pracownik zna szereg osób, którym powie nie tylko o nas jako o marce konsumenckiej, ale też o nas jako pracodawcach. Powie o swoim szefie, powie o kolegach, powie o tym, jak bank się z nią konkretnie pożegnał i może mieć z tego powodu jakby negatywne doświadczenie, a może być może część z naszych pracowników stwierdzi, ok, to był trudny proces, natomiast dostałem więcej niż mogłem się spodziewać. Więc to są takie aspekty, wiesz, patrzymy na to z perspektywy wielu interesariuszy, tak? Tych interesariuszy, których żegnamy, osób, które z nami zostają, osób, które chcemy przyciągnąć. Ale też nie ukrywam, że patrzymy na cały rynek bankowy, przeanalizowaliśmy procesy zwolnień realizowane u naszych szeroko pojętych konkurentów i widzimy, że ten model outplacementu po prostu się już na rynku wyczerpał. Okej. I to jest pewnie dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Ja bym chciał z Tobą w kolejnym odcinku trochę wrócić do tego przyciągania talentów, bo to jest ten drugi obszar, który mnie bardzo mocno interesuje, ale na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem była Katarzyna Sobińska-Bąter. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób z perspektywy pracodawcy zadbać o pracowników, którzy odchodzą i o tych, którzy zostają. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, pamiętaj, udostępnij. W końcu sharing is caring, szczególnie, że wspominaliśmy, że w procesach budowania marki, projektu warto wykorzystywać własne zasięgi. Pomóżcie nam z wykorzystaniem swoich zasięgów do promocji tego materiału. A jeżeli oglądaliście go na YouTubie, pamiętajcie, czerwony przycisk subskrybuj, teraz obok niego dzwoneczek, byście otrzymywali powiadomienia o kolejnych odcinkach. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, życzę fantastycznego dnia. Widzimy się jutro o 13:10 UHR. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.